Dobry wieczór Państwu. Minął właśnie rok, a może nieco więcej, od czasu, gdy zajmować zaczęliśmy się kalendarzem polskiego pejzażu. Państwo przypominają sobie, wtedy rozpocząłem ten cykl od rysunku przedstawiającego styczniowy szron. Był to krajobraz utkany z kryształów lodu. Wspólnie chodziliśmy pomiędzy drzewami. Śnieg padał na nas, szron także. A później kiedyś przedstawiłem Państwu zamarznięte oparzeliska i bagna. Kroczyliśmy kolinami sań. Mówiliśmy o kolorze śniegu. I tak od zimy zacząłem i na zimie chcę skończyć. Od dworku zacząłem i na dworku chcę skończyć, tyle że w zimowej szacie. Dworek stoi na puchowej szacie śniegu. Właściwie śnieg, na którym stoi i dach, który go nakrywa, stanowią tutaj o charakterze tej architektury. Ale śnieg to substancja, która może być raz w cieniu, a kiedy indziej w słońcu. Tak też tu się dzieje. Błyszczą lodowe sople, błyszcze tutaj w tym panonii ganku śnieg, kładzie się bielą i dopiero teraz można narysować samą architekturę. Architektura polskich dworków urocza, subtelna, chociaż taka bardzo prosta. Para okien z jednej strony, para okien z drugiej strony. Pod okapem trochę cień przysiadł. No i jeszcze dużo ziół przykrytych właśnie śniegiem. To wszystko daje cudowne uroki i barwne zestawienia, zwłaszcza, że tam gdzieś błyśnie jakiś kolor. No ale cień drzew, chociaż zima, to z tyłu dużo, dużo ciemnych, czasem fiołkowych, aż kiedy indziej brązowych kolorów. Dwa kominy na dachu to właściwie koniec. Zobaczcie Państwo teraz, jak wygląda ten sam dworek malowany w zimie z natury. Kiedyś stał jeszcze, teraz już go nie ma. A więc biel śniegu i tło starego, dorodnego parku.